Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Board Times TV. Dziś chciałbym Wam pokazać grę imprezową wydaną przez wydawnictwo Rebel. Jest to gra pod tytułem Time's Up. Grę do recenzji przekazał sklep Merlin.pl. Gra imprezowa, w której należy odgadywać postaci fikcyjne czy też prawdziwe. Także zobaczmy, co w tym pudełeczku znajdziemy, jak w tą grę zagrać, a na koniec kilka słów na temat tej gry ode mnie. Zapraszam. W tym pudełeczku od gry Time's Up znajdziemy klepsydrę, która będzie odmierzała nam czas, woreczek do trzymania całej gry, gdyż pudełko po jakimś czasie na pewno nam się rozwali. Mamy notki biograficzne, czyli opisane w skrócie wszystkie dostępne postaci na kartach, zasady gry, które opisane są bardzo, bardzo dobrze. Nie będzie problemu, żeby rozpocząć grę. Mamy również notatnik, w którym będziemy notować nasze wyniki po każdej rundzie. No i 220 kart, na których znajduje się po dwie postacie. Na początku bierzemy oczywiście te karty wszystkie. Bierzemy notatnik, musimy wziąć jakiś długopis. Szkoda, że w zestawie nie ma jakiegoś długopisu. Mała rzecz, aby cieszyła. No oczywiście klepsydry. Z tych 220 kart bierzemy 40, a mniej więcej wezmę. I teraz te karty rozdajemy wszystkim graczom, którzy biorą udział w grze. Każdy z graczy jeszcze dodatkowo otrzyma z głównej puli jeszcze po dwie karty na rękę. I wtedy gracz, mając te karty na ręce, ogląda je i gracze decydują się, jaki kolor będą zgadywać, czy żółty, czy niebieski. Po wybraniu gracze oglądają swoje karty, no i decydują się na odrzucenie dwóch jakichś tam kart, które uważają, że są zbyt trudne, albo nie będą wiedzieli, jak zgadnąć. Oczywiście muszą obejrzeć te karty, mniej więcej zapamiętać, jakie tam postacie występują. Postacie mamy fikcyjne i mamy prawdziwe. Wtedy wszyscy gracze, po tym wybiorą już, biorą te wszystkie karty wybrane, tasują i kładą na środek stołu. I tak można rozpocząć rozgrywkę. W pierwszej rundzie animator może wypowiadać się swobodnie na temat dociągniętych kart i gracze z jego drużyny starają się odgadnąć. Przewracamy klepsydrę, która wyznacza nam około 30 sekund i teraz gracze starają się jak najszybciej odgadywać postać. Członkowie drużyny animatora mogą zgadywać jedną postać wielokrotnie, czyli mogą kilka razy starać się zgadnąć, co to jest za postać. Jak tylko imię oraz nazwisko postaci zostanie odgadnięte, które jest na karcie, wtedy animator odkłada tą kartę na stos drużyny i dociąga kolejną. I tak gracze starają się odgadywać, dopóki nie skończy się czas z klepsydrze. Gdy to się stanie, kolej przychodzi na drużynę przeciwną i znów dzieje się to samo. Czyli przewracamy klepsydrę i gracze starają się odgadywać postać z karty i gracze również odkładają na swój stos. Kiedy wszystkie karty się wyczerpią, następuje punktacja. Każdy z drużyny liczy, ile kart uzbierała i wtedy notuje w notesie ilość zdobytych punktów. Jedna karta równa się 1 punkt. Na koniec pierwszej rundy należy zebrać wszystkie karty, ponownie je potasować, czyli w kolejnej rundzie biorą znowu udział te same karty. Chociaż druga runda jest podobna do pierwszej, następują dwie znaczące zmiany. Animator, który dociąga kartę, musi wykorzystać tylko jedno słowo, aby przedstawić całą postać. A drużyna stara się zgadnąć i ma tylko jedną próbę, żeby odgadnąć tą postać. Jeżeli im się to uda, karta wędruje na stos drużyny. Jeżeli się nie uda, karta trafia na stos kart odrzuconych i animator pociąga kolejną kartę. I znów jednym słowem stara się podpowiedzieć swojej drużynie, jaka to postać. Jeżeli się uda, kładzie na swój stos. Oczywiście każdą turę wyznacza klepsydra, która odmierza czas 30
sekund. I jak w pierwszej rundzie, gdy skończą się wszystkie karty w tym stosie, należy znów policzyć zebrane karty przez drużynę, zanotować w kolejnej tabeli, ile punktów zdobyła każda drużyna, zebrać wszystkie karty, potasować, bo znów wszystkie karty biorą udział w kolejnej, trzeciej rundzie. Trzecia runda przebiega w taki sam sposób jak runda druga, z tą różnicą, że animator nie może wypowiadać żadnych słów. Może jedynie używać gestów oraz dźwięków, aby przedstawić daną postać. Dopuszczalne są na przykład dźwięki hał-hał, miał, pif-paf. Zabronione jest nucenie melodii. Gdy gracze to kartę odgadną, to trafia na ich stos. I która runda toczy się do momentu, gdy skończą się wszystkie karty i znów drużyny podliczają swoje punkty zdobyte, czyli zdobyte karty, notują w notesie i po trzeciej rundzie następuje sumowanie wszystkich punktów z całej rundy w tym notatniku. I wygrywa drużyna, która zdobyła najwięcej punktów w czasie całej gry. Pierwsze, co mnie razi w tej grze, to pudełko. Pudełko jest bardzo cienkie i szybko się rozwala. Ono jest podobne do tego z Prawa Dżungli. I również dołączone jest woreczek, w którym możemy trzymać grę, ale ja wolę trzymać grę w pudełku, gdyż to ładniej wygląda i praktyczniej. A do samej gry. Karty są wykonane bardzo dobrze, są wytrzymałe, także wytrzymają dużo rozgrywek. A rozgrywka jest bardzo fajna. Jest mnóstwo zabawy, mnóstwo śmiechu, zwłaszcza przy trzeciej rundzie, kiedy należy pokazywać tą postać. Wtedy gracze naprawdę, jeżeli sobie jeszcze trochę wypiją, to pozycje są niesamowite. Wyginają się, śmiechu jest pełno. Gra trwa około 40 minut. Grać może aż 12 osób, to jest bardzo fajne. Mi osobiście gra się bardzo podoba, moim znajomym również się podoba, często lubimy wracać do tej gry i bardzo fajnie można spędzać wieczory. Można również nie tylko grać zgodnie z zasadami, tylko po prostu grać jak zwykłe kalambury, dosiągać karty i jakaś po prostu osoba przedstawia nam postać, czy mówi tą postać i my po prostu zgadujemy. To jest też bardzo fajne. Przygotowanie do rozgrywki jest bardzo szybkie, zasady są bardzo łatwe, można je poznać naprawdę w minutę, już wszyscy wiedzą, o co chodzi. Także ja grę polecam, jako gra imprezowa jest bardzo fajna, grze daje 8 na 10 i naprawdę cena gry około 50 parę złotych, nie jest zbyt to duży koszt, a zabawy jest mnóstwo. Kart mamy już 220, z czego na każdej karcie mamy po dwie postacie, czyli w sumie mamy 440 postaci, które na pewno nie wyczerpią się tak szybko, gdyż w każdej rozgrywce tylko bierze 40 kart. I to jest też bardzo fajne. Także grę polecam, zapraszam do kolejnej recenzji na kanale Board Times TV oraz na stronę www.boardtime.pl. Cześć!